Czy on zostanie w moim życiu już na stałe? Takie czytanie walentynkowe przedstawiam Wam dzisiaj. W dwóch grupach do wyboru z kart Lenormanda, pierwsza grupa, i z kart Tarota, grupa druga. Natomiast mogą Państwo również dwie grupy obejrzeć i wysłuchać, ponieważ one mogą się równie dobrze uzupełniać. Także wybierzcie jedną grupę kart, które lubicie, lub obejrzyjcie całą wróżbę, cały filmik, ponieważ zawsze może być coś, co w całości z Wami rezonuje. Zapraszam. Wybierzcie już karty Lenormanda, to jest grupa pierwsza, lub obelisk kwarc górski, to jest grupa pierwsza, i karty Tarota klasyczne z obeliskiem czerwonym. Wybierzcie karty, czyli talię kart lub przedmiot, który Was przyciąga, który lubicie. Witam oczywiście wszystkich serdecznie w międzyczasie, nowych subskrybentów, którzy zawitają teraz często, mam nadzieję, na moim kanale. Jeśli jesteś nowym słuchaczem, zasubskrybuj koniecznie mój kanał dzisiaj, ponieważ dostaniesz wtedy wiele różnych ciekawych tematów, wróżb kolektywnych, wskazówek, horoskopów, rytuałów. No i będziesz przede wszystkim z nami, tak? To jest taka grupka też wsparcia emocjonalnego, mentalnego, duchowego. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam oczywiście również do komentowania. Zostawcie swój króciutki znak, że jesteście, że oglądacie, że słuchacie, do lajkowania. Oraz zapraszam Was wszystkich na wróżby indywidualne, które również robię. Oczywiście w tym tygodniu wróżby walentynkowe, miłosne. Zapraszam wszystkich serdecznie. Napiszcie mi na mój adres e-mailowy, a ja odpiszę Wam, jakie są warunki moich wróżb indywidualnych, które opierają się na Waszych zdjęciach, prywatnych datach urodzenia oraz konkretnych pytaniach do kart. Robię również lustro, prognozę związku. Zapraszam na wróżby indywidualne. A teraz zabierajmy się do pracy i zobaczmy, kochani, co pokażą dzisiaj te dwie wspaniałe talie kart. Zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej, czyli odstawiam grupę drugą, i grupa pierwsza to wszyscy ci, którzy wybrali obelisk kwarc górski lub tą właśnie talię kart. To są karty Lenormanda. Czy on zostanie już na stałe w moim życiu? Powiedzcie, karty, czy on zostanie już na stałe w moim życiu? Powiedzcie, karty, czy on zostanie już na stałe w moim życiu. Odwróciła się karta, więc ją wyciągnęłam. Czy on zostanie na stałe w moim życiu? Myślę, że on będzie miał jeszcze jakieś inne możliwości. Otworzą się przed nim jakieś inne tutaj sprawy, możliwości, partnerzy, partnerki. Gra na dwa fronty, na trzy fronty nawet. Dwulicowość, niepokazywanie właściwych, szczerych uczuć, fałsz, zdrada, być może kłamstwo. Tutaj otworzą się jakieś nowe przed nim perspektywy. I tutaj tak jakby on będzie miał dwie drogi, nie będzie wiedział, w którą stronę pójść. Jakby tutaj była ta relacja wasza zerwana w przyszłości,
nie wiem, jakieś raptowne przecięcie, odcięcie, zerwanie tej relacji i on będzie szukał być może jeszcze jakichś innych tutaj możliwości. Będzie szukał jakichś innych możliwości związku, jakiejś nowej stabilizacji. Być może powróci do Was, być może tu będą jakieś turbulencje, jakiś fałsz, jakaś zdrada, jakieś osoby trzecie, jakieś nieszczere zagrywki będą tutaj z jego strony, kłamstwa. Zerwiecie tą relację, ale on będzie chciał wrócić do tego związku, by zbudować coś stabilnego. Także niewykluczone, że tutaj między Wami będzie jakiś koniec, ale również jakiś powrót. Koniec będzie poprzez zdradę. Dowiecie się być może nawet czegoś, że jest jakaś zdrada, jakiś fałsz, jakieś inne tutaj kontakty u niego, gdzie on szuka jeszcze jakichś innych kontaktów, jakieś inne możliwości. On chce po prostu tutaj jakby poznawać być może jeszcze lub mieć jakieś inne w zanadrzu możliwości. Tego się może dowiecie, nie wiem, obserwujcie tu sytuację. I tutaj jakby jest zerwany ten związek. Naprawdę no odcięcie radykalne, tak? Ale powrót, pomosty, czyli powrót, powrót związku, powrót relacji, naprawa, stabilizacja. Także powiem szczerze, że w tej grupie tutaj widzę turbulencję. Czy on zostanie już na zawsze w Twoim życiu? Owszem, on powróci, ale będą tutaj jakieś bardzo duże problemy, turbulencje. Zerwanie, blokady. Także nie będzie to na pewno łatwy związek, łatwa relacja. Dziękuję grupie pierwszej. I zapraszam grupę drugą. Grupa druga, talia tarota. Grupa druga wybrała obelisk czerwony. Zapraszam. Czy on zostanie już na stałe w moim życiu? Powiedzcie karty tarota, czy on zostanie już na stałe w moim życiu? Czy on zostanie już na stałe w moim życiu? Czy on zostanie już na stałe w moim życiu? Czy on zostanie już na stałe w moim życiu? Czy on zostanie już na stałe w moim życiu? Wiecie, że tutaj podobnie mi się pokazuje problemy. Wow. Dobrze, na spodzie karty tarota as der Kelche, czyli as kielichów. Początek, szansa na nową miłość. Szansa na odrodzenie być może tej relacji. Szansa, by z nim odnowiło się na nowo coś nowego. Tutaj tak jakby on miał dwie opcje, tak podobnie troszeczkę jak w pierwszej grupie. Dwie opcje, nie wiedział, na którą się zdecydować i chciał podjąć jakąś decyzję. Tutaj również będzie walczył, jakby rycerz buław, będzie walczył o tą relację jeszcze raz. I diabeł, czyli jakieś problemy, rzeczywiście jakieś komplikacje, problemy, być może nawet nałogi, być może obsesja na punkcie seksu, być może seksualność. Bardzo jakaś taka obsesyjna, uzależnienie seksualne od siebie, być może nałogi, być może jakieś problemy zdrady. I tutaj będzie on walczył na nowo o tą relację, by ona rzeczywiście zupełnie w ogóle jeszcze miała rację bytu, by była ocalona jakby. Tutaj ma jakieś dwie opcje, być może zdradził, być może jest jakaś osoba trzecia w tej relacji. Tutaj on jakby trzyma uparcie
jak na swoje racje, wartości, pryncypia, jest jakiś, być może jest to nawet sknera, być może trzyma się swoich zachowań, swoich struktur, swoich jakichś, nie wiem, no, sposobu zachowania, nie chce się zmienić, nie chce mieć żadnej przemiany w swoim zachowaniu. Mamy tutaj Königin der Kelche, czyli królową kielichów. Jesteście dla niego królową kielichów, bardzo emocjonalną, uczuciową osobą, romantyczną, idącą za głosem serca, bardzo no, piękną też, tak, stanowczą. I tutaj on chce być z wami, natomiast trzyma się również swoich starych struktur, które go obciążają, więc być może też no, bardzo, bardzo ciężką osobą do zmian, do nauki czegoś nowego w tym związku, tak? Do przemiany duchowej czy przemiany swoich zachowań w swoich związku. Jest bardzo ciężką tutaj osobą, jeśli chodzi o to. Tutaj mamy Rak des Schicksals, czyli koło fortuny. Sytuacja musi się radykalnie przemienić u Was w związku, by on został na stałe, by on był tym partnerem na stałe, który jest, powiem szczerze, ciężki, ponieważ tutaj nie jest on skłonny do zmian, do transformacji, do przemian jakichś takich radykalnych w tym związku, a te przemiany są potrzebne. Koło fortuny mówi o potrzebie zmiany sytuacji, zmiany energii w tym związku. Tutaj coś się też przemieni. Pomimo tych jakichś takich, nie wiem, bardzo dużych jakichś problemów, bo jest diabeł, tak? Jakichś obsesji, jakichś, nie wiem, nałogów, jakichś obsesyjnej seksualności, uzależnienia, manipulacji, zdrady, być może kłamstw. On będzie walczył o tą relację, będzie chciał tutaj zostać, ponieważ widzi Was jako królową kielichów, czyli bardzo romantyczną, emocjonalną, wspaniałą. Pomimo tego, że on ma trudności ze zmianami, ze zmianą siebie przede wszystkim w tej relacji, będzie on chciał zawalczyć o tą relację i no, potrzebna jest absolutna zmiana. Jeśli teraz jest między Wami źle, ponieważ są jakieś poważne problemy, tutaj diabeł, tak? Nie wiem, nieszczerości, zmiany, manipulacje, to sytuacja się zmieni o 180 stopni i będzie jeszcze tutaj dobrze. Przemieni się to wszystko na dobre i będzie jakaś szansa na nową próbę, nową miłość, nowe tutaj emocje dobre, pozytywne wibracje, energia się zmienia na pozytywną. Jeśli macie jakieś teraz dotychczasowe kryzysy, problemy, to sytuacja się zmienia i dostaniecie od losu nową szansę, czyli as kielichów, nowa szansa na nowe rozpoczęcie znowu pozytywnych tutaj emocjonalnych doświadczeń. Czyli nowa szansa w tej relacji, no i być może rzeczywiście on zostanie, pomimo tego, że on ma wielkie trudności z tym, by się zmienić, by zmienić coś w tej relacji. Trzyma się kurczowo rękoma i nogami swoich starych struktur i swojego charakteru, jakiegoś takiego sknerowskiego, trudnego, ociężałego, ciężkiego do zmian. Natomiast dostaniecie jeszcze pomimo tego tutaj bardzo dużą szansę od losu, by jeszcze coś poprawić, zmienić, i poprawić na lepsze w tej relacji. I być może wtedy on zostanie, jeśli uda się ta zmiana, jeśli uda się tutaj pokonać tego diabła, tak? Czyli coś negatywnego w Waszym związku. Dziękuję serdecznie. Taka była dzisiaj wróżba. Takie były dzisiaj dwie grupy i dwa czytania. Dziękuję serdecznie. Życzę Wam dobrego rozwoju w Waszych relacjach i samych pozytywnych energii. I do usłyszenia oczywiście już wkrótce.